Kochani, kochane, witam Was serdecznie. Dziś ważny temat, który nie jednej z nas spędza sens powiek. Ostatnio w jednej rolce na kanale pewnej psycholożki nie będę mówiła jaki, bo mój były się szkoli z mojego kanału. Ostatnio mi napisał w mailu, że to jest czysta projekcja. Także słuchajcie, jak udowodniam mu po prostu, że, że mówię całą prawdę i mam rację, to oczywiście też przerzucił to na mnie. Uczy się pilnie, przepraszam Was bardzo, z mojego kanału, dlatego. Przeczy... Słuchajcie, przeczytałam o tym, że osoby narcystyczne próbują się wślizgnąć w nasze życie, jak węże z powrotem. Wiecie. I teraz tak, jest to całkowita prawda. Już Wam wyjaśniam dlaczego. Rozwijając y, temat, oczywiście. Kiedy kontakty odbywają się pod nadzorem, bo zachowania osób z NPD, psychopatów czy manipulantów zostały obnażone, oni nie odpuszczają, dlatego że ważna tu będzie, y, wie, wiecie, y, Wasza postawa, ale zaraz Wam powiem, jaka. Problem polega na tym, że żeby mieć nad wami i dzieckiem stałą kontrolę i źródło zasilania, zaczynają udawać zainteresowanie dzieckiem w szkole, zaczynają chodzić na zebrania, proponować różnego rodzaju wyjścia, wycieczki, najlepiej wiecie, no, skichaliby się nagle, żeby się przypodobać, przypodobać nauczycielom i dyrektorce. Łatwo zauważyć manipulację w tym, że człowiek, który nigdy nie był na zebraniach, i nie kontaktował się ze szkołą czy przedszkolem. Nagle wykazuje, taką, nagle wykazuje się taką na, nadgorliwością, wiecie, zainteresowaniem. Jednak to nie wszystko. Słuchajcie dalej. Kontakty pod nadzorem są przecież ustalone z konkretnych powodów. Uzmysłówcie sobie to. Takich, z których, no, z których ojciec lub matka nie posiadają jakby, w których nie posiadają odpowiednich kompetencji rodzicielskich, bądź stwarzają zagrażające sytuacje, albo sami są zagrożeniem dla tego dziecka, tak? Stąd kontakty pod nadzorem i to nie jest nasz wymysł, tylko ze względu na przedstawione dowody, to jest, kochani, ustalone przez sąd. Podczas moich kontaktów wnioskowałam, tutaj podam na, oczywiście na własnym przykładzie, żeby Wam było prościej to załapać. Podczas moich kontaktów wnioskowałam o kontakty wyłącznie pod nadzorem kuratora sądowego. Sąd jednak zdecydował inaczej, jak wiecie. Dwa wtorki ma pod moim nadzorem, a dwie soboty pod nadzorem kuratora. I teraz tak. Dostałam od niego y, ostatnio e-maila, którego Wam omówię. Posłuchajcie treści. Dobry wieczór. W związku z zaistniałą nową sytuacją, jestem niestety zmuszony zawiesić tymczasowo spotkania z córką we wtorki w miejscu zamieszkania do czasu wyjaśnienia naszych spraw. Jest to niestety ze szkodą dla samego dziecka, ale pewnie to będzie odpowiadać. To, co robisz, jest po prostu nie do uwierzenia. Ale jak to mówią, cel uświęca środki. Ponieważ nawet e-mailowo pisałaś, że mnie filmujesz podczas spotkań z córką, mam prawo obawiać się, że za rok na podstawie nagrań znowu wysnujesz jakieś kolejne oskarżenia pod moim adresem. Jak to już wiele razy ci mówiłem, jeszcze jak byliśmy razem. U ciebie, jak w programie satyrycznym u Majewskiego, końca nie widać. Pozostajemy przy spotkaniach w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w obecności kuratora. Pozdrawiam, pani Jot. Hmm. Kochani, tu pokazuje się projekcja, już nastąpiło przerzucenie na mnie winy, tylko w tym zdaniu, gdzie mnie to pewnie będzie odpowiadać. Co do filmowania, to tak naprawdę wyszło od biegłych, którzy opisali, co widzieli na nagraniu. I to właśnie dzięki dowodom mogli stwierdzić nieprawidłowe zachowania. Ale to nie ja je stwierdziłam. Pokazałam biegłym to, co mi się nie podoba w jego zachowaniach, i biegli uznali, że no, przekracza granicę w relacji ojciec-dziecko. Dopiero później stwierdziłam, że i tak już yy, wiecie, wie o kamerze. Więc po co mam zaprzeczać, wypierać się, kłamać albo jeszcze coś innego? Napisałam wprost y, tam, jak y, kiedyś mi zarzucał. Napisałam tak, monitoruję spotkania, bo jesteś zagrożeniem i wszystko w temacie. Wiecie, no nie mam zamiaru się rozwijać jak płachta po deszczu. Po uzgodnieniu z biegłą doradziła, że jeśli mam podgląd na to, co się dzieje w pokoju, y, z każdego pomieszczenia, wcale nie muszę przebywać z nim w pokoju. I słusznie, bo mogłam, na przykład, miałam czas na ukończenie szkoły, książki, a przy okazji, wiecie, no, zerkałam na to, czy w tym czasie dziecko jest też bezpieczne. Skoro miałam podgląd na przykład w kuchni, to po co mam wchodzić co chwilę do pokoju i patrzeć, tak? Jeżeli widzę, że coś się dzieje takiego niepokojącego, no to wtedy wstaję i wchodzę. Ale tak, no nie, nie ma takiej potrzeby. Jednak, jednak nie o to w tym chodzi, bo tu jest drugie dno, wiecie. On dąży do tego, żeby nie było dowodów, tak, dlatego nie chce przychodzić dalej. A podczas spotkań z kuratorem i tylko takich może manipulować faktami, przedstawiać się w roli idealnego tatusia, no bo jeżeli tu nie, będą, nie będzie w domu dowodów, a tam będzie odgrywał tę rolę, wiecie, idealnego ojca, no to jak w sądzie będzie można potem udokumentować to, że on stwarza zagrożenie? On po jakimś czasie wiecie, te wystąpi te kontakty będą rozszerzone albo całkowite zdjęte i tym sposobem będzie mieć znów jakby dostęp do mnie do was tak. Powiem wam jednak, jak się przed tym ustrzec. Skoro starał się tak o kontakty, a teraz, wiecie, no nie chcę widywać się z dzieckiem, mimo tego, że nic takiego się w domu nie dzieje przecież i nie ingeruję, kiedy nie muszę. Wiecie, w sądzie po pierwsze, to jest punkt dla Was, bo to on się tutaj wykazuje niestabilnością. Po drugie, jeśli się nie stawia na wyznaczone kontakty, składacie wniosek o ukaranie finansowe. To jest Wasz czas który mogłyście sobie zaplanować inaczej, czy choćby pojechać z dzieckiem na wycieczkę rowerową, albo wyjść na plac zabaw. A tak do końca y, czekacie, czy pan raczy przyjechać, czy nie. Nawet jak napisze, że nie przyjedzie, nie macie żadnej pewności, bo może się okazać, że on za chwilę zmieni zdanie i przyjedzie. Także brońcie się, kochane i kochani, oczywiście, y, wysuwajcie argumenty w sądzie i. Nie pozwalajcie sobie przede wszystkim wejść na głowę. A myślę, że przez dwa lata nagrywania mam zebranych dowodów dostatecznie dużo i jego zachowań. Tak? Zresztą analiza zachowań w e-mailach też mówi sama za siebie. Nawet to, że nie potrafił uszanować faktu, że wielokrotnie prosiłam, żeby do mnie nie pisał. A już na pewno tego typu treści, a dalej to robi. Wszelkie nieprawidłowości mam zamiar przedstawić na sprawach sądowych, jeśli doszłoby do sprawy o uregulowanie kolejnych kontaktów. Nie kasujcie dowodów, bo nigdy nie wiecie, kiedy mogą Wam się przydać. Tym bardziej, że obarczanie i obwinianie o wszystko jest jedną z form przemocy, którą dalej próbuję stosować. Ale przecież e-maili, wiecie, e-maile nie znikają, tak? Nie giną, prawda? Róbcie screeny z rozmów. To też przecież jest dowód. Jego wrogość do mnie i myślę, że wrogość Waszych partnerów, partnerek pokazuje to, jak bardzo ci ludzie są nienawistni, co może się potem przekładać właśnie na manipulację dzieckiem. Na, na to, żeby nie wiem, w jakiś sposób pokazywać potem dziecku, że tatuś czy tam mamusia są niedobrymi rodzicami, budować te dzieci. No i tak z pewnością będzie. Także póki te kontakty są na, pod nadzorem, róbcie wszystko, żeby pewne rzeczy można było udokumentować w sądzie, bo to jest naprawdę dla Was ochrona. A wiecie, jak nie będziecie mieć dowodów, to oni się wślizgną z powrotem w wasze życie jak węże. No bo jeżeli nie będzie im się w stanie nic udowodnić, no to co? No to dostaną szerokie kontakty, będą sobie przyjeżdżali po dziecko, kiedy będą chcieli, o której chcieli i rozwalą wam życie. Dlatego chroncie się przed tym, ile, ile się da. A teraz, kochani, już fragment mojej nowej książki. Mroczna triada, czyli trzy w jednym, rozdział piętnasty. Diabeł nigdy nie, przynosi, nie przychodzi pod swoją prawdziwą postacią, ani nie kusi nas jako brzydka istota. Dobrze wie, co nam się podoba i co nas przyciąga. Szepcze ci do ucha to, co lubisz słyszeć. Pokazuje to, na co lubisz patrzeć. Daje rzeczy, które lubisz dotykać i karmi cię tym, co najbardziej ci smakuje. Święty Harbel Psychopaci zwykle charakteryzują się dużym urokiem osobistym, a nawet jeśli nie to, sprawiają wraż... wrażenie urokliwego, odznaczają się aroganckim stylem bycia, łatwością w wypowiedziach, choć po przyjrzeniu im się głębiej są niedorzeczni w mowie. Dlatego ofiary po wyjściu z przemocowych relacji są w stanie rozpoznać zdania prawidłowe od treści niespójnych, zakłócających obszary naszego umysłu. Są również materialistami osobami bezwzględnymi, bez odczuć czy empatii. Jak profesor Daniel Boduszek, psycholog kryminalny oraz specjalista od psychopatów w jednej ze swoich publikacji opisał, psychopaci posiadają jedynie empatię poznawczą, moderowaną poziomem inteligencji, czyli uczą się zachowań empatycznych, które wykorzystują do manipulacji innymi, mimo że ich nie odczuwają. Nie dotrzymują obietnic, wprowadzając ofiarę w stan łudy. Benching, obietnice bez pokrycia. Wykazują się brakiem wdzięczności, odpowiedzialności, lekceważeniem i naginaniem norm społecznych. Stwarzają wokół siebie chaos, nie posiadają również wstydu. Charakteryzuje ich deficyt lęku i strachu, patologiczne kłamstwa, agresja i skłonność do manipulacji. Między psychopatami a socjopatami jest bardzo cienka granica, która z łatwością zaciera się. Istnieją dwa rodzaje psychopatów: ci, którzy żyją w marginesie społecznym kradnąc, zabijając, siedząc wielokrotnie w więzieniu. Chociaż tutaj podczas ostatniego wykładu, na którym byłam, profesor mówił, że to są bardziej jakby socjopaci, psychopaci, raczej jeżeli coś robią, to już w białych rękawiczkach. Ale i ci, którzy żyją obok nas, z pozoru wydają się miłymi ludźmi, uczynnymi, pomocnymi. To psychopaci białokołnierzykowi, którym bardzo trudno cokolwiek udowodnić. Na zewnątrz są idealnymi mężami i ojcami, a w domu prawdziwymi terrorystami psychicznymi. Fizycznymi również, ale robią to tak, by nie pozostawić śladu. Są bezwzględni. Zawsze z dużym wyprzedzeniem planują krzywdę, wyrządzaną ofierze. Ich plan jest obmyślony w najdrobniejszych szczegółach. Podczas wykładu na Uniwersytecie SWPS doktor nauk medycznych Robert Kowalczyk powiedział, że nie każdy narcyz jest psychopatą, ale każdy psychopata jest narcyzem. Psychopaci często wprawiają ofiarę w stan dychotomii, czyli taki, w którym ofiara ma odczucie, że jednocześnie kocha i nienawidzi swojego partnera ponieważ najpierw jest dla niej dobre, a po chwili przeistacza się w potwora. Dychotomia prowadzi niestety do dysonansu poznawczego, w którym ofiara już nie wie, czy partner ją kocha, czy nie, bo, za, bo zadaje sobie pytanie, jak on może mnie tak krzywdzić, ale zaraz, on mnie chyba jednak kocha, bo przecież jeszcze chwilę temu był dla mnie taki miły i czuły. Świetlnym przykładem posłużył się Bogdan Lach, psycholog śledczy oraz jeden z najlepszych profilerów w kraju. Mówił o tym, że ofiara, leżąc z obrażeniami w szpitalu, decyduje się złożyć doniesienie, póki sprawca w tym szpitalu się nie pojawi. Wystarczy, że odwiedzi ją z kwiatami, płacząc na, na jej kolanach, że nie chciał tego zrobić, i zarzeka się, że już nigdy się to więcej nie powtórzy. Na skutek jego udawanej skruchy ona mu ulega. Nagle wycofuje zeznania, wracają razem do domu. Jak już pozostaje z nim sam na sam, oprawca dokończa dzieła zniszczenia ofiary. Wie, że ona z tym nic nie zrobi, bo za każdym razem udaje mu się uniknąć odpowiedzialności i dopuszcza się coraz większych zbrodni. W ten sposób powstaje u, u ofiar przemocy syndrom wyuczonej bezradności. Zaczyna tracić nadzieję, że może się coś zmienić. Nie ma siły odejść od sprawcy. Tkwi w poczuciu beznadziejności. Robi wszystko, żeby kolejne ciosy nie były tak dotkliwe. Osłania Ciało dłońmi, ramionami, poduszką, ukrywa dowody pobicia, maskując je pod makijażem, unika sprawcy, schodząc mu z drogi. Wiąże się to również z posłuszeństwem wobec osoby przemocowej. Całkowitym podporządkowaniem następuje utrata podmiotowości. Nie dotyczy to jednak wyłącznie przemocy fizycznej. Te same zachowania pojawiają się u ofiar przemocy psychicznej. Bardzo podobnie działają narcyzi. Paradoks polega na tym, że osoba narcystyczna skupia się wyłącznie na sobie, swoich potrzebach, wygórowanych fantazjach i przekonaniach. Oczekuje pełnego oddania, aprobaty i podziwu, nie dając tego innym. Traktuje ludzi przedmiotowo. Posiada często skłonności do arogancji, snobizmu, egocentryzmu. Często kłamie, żeby zyskać poklask w oczach innych. Wolbrzymie swoje umiejętności. Pragnie otaczać się ludźmi, z których może sobie czerpać ile chce. Mogą to być osoby takie jak lekarz, lekarka, która na przykład przed odpowied przez odpowiednią manipulację podczas spraw alimentacyjnych wypisze, na Narcyzowi na zaświadczeniu schorzenia, a narcyz na rozprawie pojawi się w kołnierzu ortopedycznym albo na przykład będzie chodził w nim po ulicy. Może być też psycholog, yy, który, która będzie próbowała zrozumieć potrzeby i udawane emocje, sama wpadając w pułapkę, a nauczycielki zwłaszcza wychowania przedszkolnego. Kolejny łatwy kąsek – musi mieć sporo empatii i cierpliwości, zatem będzie dawała się przekraczać na różnorakie sposoby. W ich zasięgu lubią być też osoby wysoko postawione, księgowe, kierowniczki banku, osoby, przy których ich buta rośnie, przy których mogą czuć się pewniej i korzystać z obracania się w bogatych sferach ale jest też grupa osób, którymi nikt inny się nie interesuje. Powiedzmy, że znajdujemy się na imprezie pracowniczej. Wszystkie osoby świetnie się bawią, biorą udział w konkursach, tańcach, a ty podpierasz ścianę. Zagubiona owieczka w stadzie, psychopaci i narcyzi momentalnie cię wyhaczą. Podejdą, zaczną rozmawiać, prawić komplementy, pokażą zainteresowanie. Nie ulegniesz? Wątpliwa sprawa. Może nawet ci się nie podobać, ale będzie miał w sobie coś, czemu trudno się oprzeć. I to okaże się pułapką. Wiedzą, że na wiele sobie pozwolisz. Na życie w strachu, rodzenie dzieci, będących przedłużeniem narcyza. Będziesz pełnić rolę praczki, sprzątaczki, kucharki i nikogo więcej. Po jakimś czasie nawet sypiak, z tobą nie będzie chciał, upokarzając cię w ten sposób. Albo będzie to robił tylko wtedy, gdy jest wypity. Na trzeźwo wykąpie się przed wyjściem, wyperfumuje i jedzie do kochanki. A ty będziesz cierpieć w samotności. Przestaniesz dbać o siebie z braku sił, co będzie jeszcze większym pretekstem dla niego, żeby patrzeć na ciebie oczami pogardy. Narcyz nie znosi krytyki, od razu przychodzi do kontrataku bądź wycofania, jakby problem leżał po stronie ofiary. Bardzo często posługuje się projekcją, czyli przerzucaniem wad na innych. Mieliśmy dzisiaj świetny przykład w tym mailu, tak? Zazdrości innym osiągnięć, ale jest również przekonany, że inni mu zazdroszczą, ponieważ sam ma dość mocno zaniżone poczucie własnej wartości, które powoduje u niego pustkę nierozniesienia, wykorzystuje innych ludzi do podbudowania swojego ego, niszcząc ich przy tym. Nie potrafi utrzymać jednego związku, ponieważ nastawiony jest wyłącznie na czerpanie z niego. Jeśli ofiara osoby o zaburzeniach narcystycznych jest słaba, bezbronna i wyczerpana, zostaje porzucona, ponieważ nie przynosi już korzyści narcyzowi. W tym czasie płynnie przechodzi on w nową relację. Niekiedy ma ich wiele i z każdej z nich coś sobie czerpie. Osoby narcystyczne dobrze się kamuflują, krzywdzą ofiary w białych rękawiczkach, często nie pozostawiając śladu przestępstwa. Ofiara jest wtedy uważana za osobę niezrównoważoną. Nic dziwnego, pojawiają się bowiem u niej zachowania irytujące i zniechęcające do pomagania. Popadają w depresję, niekontrolowane wybuchy płaczu, złości, lęk oraz ciągłe poczucie zagrożenia. Grożenia. Pojawia się również znana chustawka emocjonalna, typu odchodzę, zostaję, składam pozew o rozwód, wycofuję go. Nigdy mu nie wybaczę, wybaczę ten ostatni raz, i tak w kółko. Ile zatem nasza, nasze słowa i czyny są warte dla nas? Osób, które próbują nam pomóc i potencjalnego sprawcy przemocy? Nic, zupełnie nic. Jeśli nie dojdziemy do tego, że to my pozwalamy na przemoc, a póki na nią pozwalamy, jesteśmy więźniami własnego umysłu. Nie będziemy w stanie się z niego wyzwolić. Najłatwiej poznać przemocowy związek i współuzależnienie od sprawcy po tym, że nie można spakować się i po prostu odejść. Ludzie bez deficytów miłości, zaopiekowani odpowiednio w dzieciństwie nie mają problemu z rozpoznaniem przemocowych zachowań, nawet tych subtelnych. Kiedy widzą, że coś jest nie tak, Ucinają kontakt i odchodzą. Ofiary natomiast są skłonne do poświęceń i nieustannego wybaczania. Narcyzi i psychopaci obiecują poprawę w formie pójścia na terapię, jednak prawie nigdy nie podejmują się jej. Jeśli już to zrobią, to w celu zabawy i manipulacji psychologiem czy psychoterapeutą. Zwykle ofiara wychodzi na niezrównoważoną, a oni uczą się kolejnych form przemocy. Uzyskują łatwiejszy dostęp do ofiary, ponieważ znają jej potrzeby. Mówimy na terapii, co nas boli, co chcemy zmienić w związku, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądał. Osoby narcystyczne i te z wysokimi tendencjami psychopatycznymi wchłaniają każdą informację o nas. Jednocześnie stają się trudni do rozpoznania, zwłaszcza narcyzi ukryci. Dlatego terapia często nie przynosi skutku. Co więcej, postrzegani są przez terapeutów jako osoby zrównoważone, takie, które nie są w stanie skrzywdzić. Wchodząc w nowe związki, udają ofiary w celu wzbudzenia współczucia i wymuszenia chęci zaopiekowania się nimi. Ofiara nie jest w stanie zorientować się, że właśnie została marionetką. Gdy zostaje osaczona i usiedlona dzieckiem, mieszkaniem, kredytem czy małżeństwem, zaczyna się koszmar w postaci przemocy psychicznej, która po jakimś czasie później przeradza się również w przemoc fizyczną. Będąc taką osobą, masz poczucie, że jesteś bezwartościowa, musisz zasłużyć na uwagę, jesteś mu potrzebna do usprawiedliwiania i wybaczania jego błędów. W takim związku pojawiają się tak zwane miodowe miesiące, które trwają kilka dni czy tygodni, po czym manipulant znowu przechodzi do krzywdzenia ofiary. Wystarczy chwila, niewłaściwe spojrzenie, grymas, smutna mina. Zawsze znajdzie się coś, do czego może się przyczepić. Ciągła krytyka, umniejszanie, słowna agresja, szydzenie, brak pomocy w chorobie to tylko niektóre z rozpoznawalnych aktów przemocy oczywistej. Nieraz zdarza się, że ofiara ma duszności, ból w klatce piersiowej, bądź zawał i prosi o wezwanie karetki. Psychopaci zwykle odpowiadają z uśmiechem i drwiną: Już nie przesadzaj, nic ci nie jest, ty jak zawsze jesteś chora, albo jak chcesz to sama sobie wzywaj. Obracają się napięcie. I wychodzą z pomieszczenia. Skąd zatem ta bezduszność? Psychopaci nie rozumieją emocji. Związane jest to głównie z budową ich mózgu. Psychoterapeutka Sandra L. Brown w książce Zakochane w psychopatach pięknie rozwinęła temat. Pisze m.in. o układzie limbicznym składającym się z hipokampa i ciała migdałowatego. U psychopatów obszar lingwiczny okazuje się słaby, co utrudnia im rozumienie języka emocji, choć jak na jeronie nie umożliwia emocjonalnej manipulacji. Chociaż patologiczne jednostki mogą w ogóle nie rozumieć pewnych aspektów języka emocji, bo zdają się nie mieć dostępu do pełnego spektrum uczuć, to jednak te deficyty stają się bardzo widoczne znacznie później, w związkach miłosnych, kiedy kobieta wreszcie zauważa, że jej partner nie rozumie jej, nie czuje więzi z nią lub nie umie wyrażać prawdziwych emocji. Mimo że psychopata uczy się naśladować i odwzajemniać jej wyznania, nie może utożsamiać tego z prawdziwą. Inteligencją emocjonalną, zrozumieniem i umiejętnością posługiwania się językiem emocji. Zdrowym ludziom układ limbiczny pozwala dokonywać świadomej samoregulacji w dziedzinie reakcji emocjonalnych. W przypadku słabych obszarów limbicznych, takich jak u psychopatów, brak zdolności do samoregulacji impulsów i reakcji emocjonalnych przekłada się na katastrofalne skutki. Psychopaci mają problemy z przekładaniem informacji na emocje oraz tworzeniem nowych wspomnień. Wielu psychopatów dużo mówi o przeszłości i tylko mgliście szkicuje swoją przyszłość oraz rolę, jaką miałaby w niej odgrywać kobieta. Ciekawe, czy ten brak zdolności do zatroszczenia się o przyszłość stanowi przyczynę, dla której patologiczne jednostki nieszczególnie angażują się w dalsze losy związku miłosnego. Wspomniany brak zdolności do przekładania informacji na emocje może się również przyczyniać do tego, że tworzone przez psychopatów związki wydają się powierzchowne czy też płytkie. Tak więc dobrze jest wykształcić w sobie świadomość, że osoby zachowujące się w ten sposób, mimo naszego współuzależnienia, w które nas wciągają, nigdy nie będą w stanie stworzyć z nami emocjonalnego związku. Będą udawać, kopiować nasze zachowania, ale nigdy nie poczują prawdziwej więzi. Musimy sobie to, kochani, uzmysłowić. Dlatego z taką łatwością przychodzi im kończenie związków i wchodzenie kilka dni później w kolejną relację. Dla nas zdrowych jednostek emocjonalnych jest to wręcz niesmaczne. Psychopaci, jak i osoby narcystyczne nie mają z tym problemu. Jeśli zatem nie są zdolni do miłości, czy powinniśmy się udzieć dalej, że się zmienią? Oczywiście, że nie, bo ta zmiana nigdy nie nastąpi. Trudno jest przestać kogo, kochać kogoś, kto zbudowany jest ze skóry i kości, kogoś, kto na pozór wydaje się zwyczajnym człowiekiem. Biorąc pod uwagę jednak fakt, że żyjemy z emocjonalnym robotem. Potem. Nie możemy liczyć ani udzić się, że ich postępowanie ulegnie zmianie, ich motywacją do chwilowego pozostawiania z, pozostawania z nami w związkach jest nastawienie na wykorzystywanie pod względem uczuciowym, finansowym i seksualnym. Wiele zatem to wyjaśnia. Weźmy pod uwagę jeszcze fakt, jak często się przy nas nudzą. Niejednokrotnie nawet sami mówią o tym. Oni nie mogą mieć stabilnego i spokojnego życia, bo impulsy, które nimi sterują, powodują, że wciąż potrzebują nowych doznań. Łatwo zatem zauważyć, że notoryczne zdrady, szybka jazda samochodem czy początkowo udawany delikatny seks w celu rozkochania w sobie ofiary przeistacza się u psychopatów w perwersyjne zachowania z użyciem siły czy zachowań, których kobieta sobie wręcz nie życzy, a satysfakcja z poniżania daje mu dodatkową ekscytację. Nawet jeśli kobieta dopuszcza pewne zachowania po dłuższym życiu z osobą o wysokiej skali cech psychopatycznych, czuje się brudna i upokorzona. Ich zapędy przekładają się nie tylko na kobiety. Problem polega na tym, że podczas zabaw i wygłupów z dziećmi zdarzają się sytuacje przyduszania, biorąc dziecko między nogi i ściskając udami, przez Przekrywając kołdrą i śmiejąc się, gdy dziecku brakuje tchu, i zaczyna płakać i szamoczać się, próbując się uwolnić. W takich sytuacjach dziecko słyszy najczęściej. Przecież nic takiego się nie stało. Z tobą się nawet pobawić nie da histeryczko jedna. Kolejną z zabaw jest zabawa w chowanego, z zamykaniem dziecka w łóżku, w skrzynce na pościel bądź w ciemnych pomieszczeniach. Wszystkie tego typu zachowania, w których wzbudza się strach. I pozbawia komfortu psychicznego są przemocą. Ostatni przedstawiciel grupy mrocznotriadowców triadowców to machiawelista. Robi wszystko dla osiągnięcia swojej korzyści. Traktuje ludzi instrumentalnie, nie zważając na ich emocje i potrzeby. Pozbawiony jest skrupułów, cechuje go wyrachowanie. Antyspołeczny charakter osobowości obnaża cechujący go egocentryzm i totalny chud emocjonalny. Kochani, wiem, że ta książka nie została jeszcze wydana. Mam nadzieję, że wyjdzie. Natomiast myślałam ostatnio też na, nad napisaniem jeszcze jednej książki i chciałabym znać Wasze opinie. Czy ta książka to powinna być przemoc fizyczna i psychiczna w pigułce, czy historię? Y, innych kobiet i mężczyzn, no, ale to y, by się wiązało z tym, że też musielibyście, oczywiście anonimowo bym to y, opisała, żeby nie było wiadomo, o kogo chodzi. Natomiast, y, czy bylibyście gotowi. Swoje historie opisać i poprzysyłać mi mailem. Powiedzcie, jaką formę książki byście chcieli, żeby to było naprawdę takie grube mięcho i przestroga też dla innych kobiet i mężczyzn. Maila swojego zostawię w opisie, także jeżeli chcecie, to. Bardzo proszę, odzywajcie się. Mam ostatnio troszeczkę więcej czasu, dlatego będę w stanie Wam też odpisywać. Przepraszam osobom, którym nie odpisywałam na bieżąco, jak miałam te sprawy sądowe. Teraz troszkę mi się wyciszyło, więc yy, tak jak mówię, no, bardzo, bardzo chętnie odpiszę na każdego maila. I tak jak mówię, napiszcie w komentarzach albo zostawcie mi w skrzynce mailowej informacje, co byście chcieli, w, jakim, w jakiej formie, żeby napisać kolejną książkę. Może być może nie jesteście gotowi, nie chcecie mówić o, o swoich takich rzeczach. A może chcielibyście właśnie przemoc i jak się, w jaki sposób móc się uratować, żeby wam to wszystko zebrać w taką jedną książkę, która no nie będzie jakby moim przykładem, a która bo generalnie ze swojego życia przykłady podaje, ale żeby zawiera, zawierała takie grube informacje konkretne, piszcie. A ja się z Wami już dzisiaj żegnam, pozdrawiam Was ciepło i do kolejnego podcastu, i też mam nadzieję, że uda, wam, uda mi się go dla Was szybciutko nagrać. Do usłyszenia.